Cześć kochani, tu Hisia Lab & Beauty. Witam Was na kanale. Dzisiaj będzie denko włosowe, więc jeżeli jesteście ciekawi, jakie kosmetyki do pielęgnacji włosów zużyłam i które mi się sprawdziły, a które raczej nie, to koniecznie ze mną zostańcie. To co? Zaczynamy! Zaczynamy od kosmetyku, który znajdzie nowy dom. Może mojej przyjaciółce się sprawdzi, bo mi absolutnie nie. I jest to Yen, czyli czarodziejska odżywka w kostce. To jest Soap Shop. Jak ich olejek do ciała uwielbiam, to tej kostki nienawidzę. Użyłam ją dwa razy. Dwa razy był ten sam efekt. Puch i plątanie. Ale takie masakryczne. Plątanie. Ja z tyłu mam włosy dzisiaj ze względu na to, że jakbym je po prostu przekładała przód, tył, to po prostu byłby jeden wielki Armagedon, tak? Ja już dzisiaj milion razy czesałam włosy i nie chcę milion pierwszy, naprawdę. No i jestem bardzo niezadowolona, naprawdę bardzo, bardzo niezadowolona. To mi się rzadko zdarza, żebym była tak niezadowolona z jakiegoś produktu. Kolejny produkt, który znajdzie nowy dom, to jest ziołowy ogród Bajuska, kozieradka, skrzyp, czarna rzodkiew, imbir, cierka stymulująca. Fajnie ma ten taki dzióbek, bo można fajnie wjechać między przedziałki. Działa, tak widzę poros, bo ja już zużyłam ponad połowę. Natomiast dla mnie zapach jest nie do przejścia, bo wali kozieradką. Po prostu ja tu czuję ten rosół i mi naprawdę jest źle, jak to stosuję. W związku z czym przekażę po prostu mojej przyjaciółce. Ona nie ma takiej wrażliwości na zapachy jak ja. W związku z czym wezmę, no już sobie odpuszczę ten produkt po prostu. No mówię, zużyłam ponad połowę. Działa. Od razu zaznaczam, że włosy przy skórze głowy są takie tępe po jej zastosowaniu. To też mi się nie podoba. Ale ogółem porost jest, także tutaj widzę efekt, ale no zapach i właśnie to odczucie takich tępych włosów po stosowaniu po prostu mnie odrzuca. A jeszcze wrócę do tej odżywki. Zapach jest bardzo, bardzo intensywny, więc nie dla migrenowców, od razu uprzedzam. Przejdziemy jeszcze do kilku kosmetyków, których nie skończyłam, ale wiem, kiedy będzie opublikowany ten film, bo teraz publikuję filmy co dwa tygodnie w czwartki, w związku z czym ja w tym czasie po prostu będę sobie te produkty zużywać, a są to produkty, które już naprawdę dobrze przetestowałam, więc jestem w stanie określić. No i pierwszy produkt to będzie Juska. Również ślaz i werbena, włosy suche i zniszczone. 98% składników pochodzenia naturalnego. Bardzo mi się podoba, jest bardzo gęsta. Jak widzicie, ja jej tutaj już zużyłam, no mam właściwie tyle do końca, nie? Więc mogę powiedzieć, że już naprawdę dużo o niej wiem. Jest bardzo gęsta, zwłaszcza jak się wydobywa, to jest naprawdę taka bardzo, bardzo gęsta. Zapach jest przepiękny. To jest trawa centrynowa i imbir. Tego imbiru trochę tak słabo czuć, tak, czuć taką pieprzną nutę, o, z imbiru, taką, no ja tą nutę znam, tak, bo zorientany tonik, trawa centrynowa i imbir pachnie dokładnie tak samo jak ta odżywka. No, tak wspominam, odżywka jest gęsta, treściwa, bardzo odżywcza. Fajnie działa na moje włosy, jestem z niej zadowolona, chętnie będę używać. Nowa marka całkiem nieźle działa, tak, że ma specyficzne zapachy, no bo to też była Juska, ale na chwilę obecną jestem zaciekawiona, mam jeszcze jedną odżywkę od nich do przetestowania, no ale to będzie na pewno już w następnym denku. A tutaj tą sobie skończę w ciągu najbliższych dwóch tygodni. I kolejna odżywka to jest sielanka, maska i odżywka zielone jabłuszko. Kondycjonuje włosy, ułatwia rozczesywanie i tak jak najbardziej mogę to potwierdzić. Tutaj już zużyłam no ponad połowę. Piękny zapach tego zielonego jabłuszka. Mam też z tego termoochronę, uwielbiam. Właśnie jest użytkowaniu. Bardzo fajna, naprawdę fajna odżywka, taniutka, a bardzo dobrze działa. Jestem z niej zadowolona, naprawdę jestem z niej zadowolona. Będę z przyjemnością teraz zużywać. No i dwie kolejne odżywki, te już też są na wykończeniu, bo już widzicie, jest takie, są chudziutkie. No, czyli Fenek i Flylight, czyli Fenek, Boże, Liquid Gold
On już będzie wycofywany, tak, to jest ostatnie moje opakowanie, jakie mam, więc szkoda, bo bardzo lubię tą odżywkę, ona jest bardzo treściwa, więc jeżeli jeszcze jest dostępna jakieś resztki produkcyjne, to łapcie ją śmiało, bo jest świetna. No a Flylight nadal jest dostępny, uwielbiam tego Flylighta do wysokoporów, to jest odżywka emolientowa do włosów wysokoporowatych, robi cuda z włosami, uwielbiam. No i te odżywki też zużywa mój mąż, więc one są teraz w użyciu, ale tak wspominałam, nie chcę już ich trzymać do kolejnego dęka, bo potem mi się wydaje, Boże, ile tego jeszcze jest, wszystkiego już trzeba nagrywać, a kosmetyki się po prostu powtarzają, tak? Więc te po prostu sobie zużyję w najbliższym czasie, zanim będzie kolejne dęko, znaczy w sensie zanim ten film opublikuję, żeby potem nie było jest dęko, dęko i kiedy to zużyłaś, tak? Więc ja Wam mówię, że to dęko, które dzisiaj nagrywam, ono się pojawi najwcześniej za miesiąc, tak? Po prostu ja muszę nagrywać wcześniej, z wyprzedzeniem, ze względu na to, że pracuję, choruję, różne rzeczy u mnie się dzieją, a YouTube to jest moje hobby i ja to po prostu hobbystycznie robię. Dobrze, jak już jesteśmy przy Harry Tailach, no to tutaj już zużyte kosmetyki, stymulująca maska do skóry głowy, Harry Tail Wasabi. Uwielbiam, mój mąż uwielbia, systematycznie zużywamy, ona ma lekki efekt chłodzący, super działa na porost, jestem zadowolona, bardzo dobrze działa zarówno na skórę głowy, jak i na długość włosów, natomiast na długość włosów jest trochę jej szkoda, bo to jest 200 ml, a ja lubię sobie nawalić, więc raczej daję do zużywania mojemu mężowi, jak już on nie może, bo w pewnym momencie tak mniej więcej na tym poziomie pompka przestaje działać, no to wtedy ja przejmuję tą odżywkę tak właściwie. Ale tak, uwielbiamy, mój mąż uwielbia, jak najbardziej na pro. Kolejny produkt, keratyna hydrolizowana, 100 ml. Ja ją w ogóle znalazłam, tam już zużyłam, bo ona już dawno, dawno powinna się pojawić w dęku. Po prostu gdzieś mi wpadła, po prostu gdzieś w zakamarki pudła i dopiero teraz ją znalazłam. I tym sobie bustuję po prostu odżywki, jak, zwłaszcza bustowałam jak hennowałam włosy, bo włosy hennowane uwielbiają proteiny. Znaczy moje włosy ogółem lubią proteiny. Teraz mam właśnie dużo odżywek z proteinami, więc nie potrzebuję już bustować, ale jak widzicie zużyłam. Bardzo fajny produkt, polecam właśnie, jeżeli wasze włosy lubią proteiny, to można zawsze sobie jakąś odżywkę, która jest tam wam taka z C, zbustować sobie taką keratynką. Kolejny produkt, orientalna ayurwedyjska terapia do włosów. Zapach orientalny, tu jest 105 ml, bardzo fajny olej, bardzo lubię. To już one się systematycznie, te oleje pojawiają z orientalny, bo ja po prostu do nich chętnie wracam. Anwen, humektantowa piwonia, odżywka do każdej porowatości włosów. Nie wiem, kto stoi za nowymi zapachami od Anwen, ale robi to dobrze. Dużo łagodniejszy zapach, mimo że piwonia, ja za piwoniami nie przepadam po prostu, tak z zasady, ale jest ten zapach dla mnie do wytrzymania. W przeciwieństwie na przykład do orchidei, której po prostu nie jestem w stanie wytrzymać. Więc tutaj jestem jak najbardziej zadowolona. Bez też jest dla mnie za mocne, który jest też humektantowy. Ale tutaj ta piwonia całkiem spoko. Możliwe, że kiedyś wrócę, na chwilę obecną mam swoją ulubioną humektantówkę od Hairy Queen, która po prostu systematycznie wchodzi, idealnie ona jest dostępna w Biedronce. A to jest ok, naprawdę porządna odżywka humektantowa, ale mówię, zapach mi po prostu nie podpasował. Oczywiście ona jest rozcięta, dlatego jest taka mała, normalnie jest jej 200 ml, widzicie. Na wszystkie odżywki rozcinam, żeby wszystko dokładnie wydobyć. Kolejna odżywka to jest SoFlow, odżywcza maska, włosy kręcone, zapach dojrzałego melona z aloesem, adaptogeny. Bardzo fajna, naprawdę bardzo fajna, jeszcze mam odżyweczkę taką z pompką w zapasie, bardzo dobrze podbijała mi skręt, byłam zadowolona, dużo opakowań, bo to jest 400 ml, przyjemna konsystencja, dobrze się wczesuje, wszystko z nią jest dobrze. A i mój siostrzeniec też używa, bo zrobił sobie ostatnio trwałą i też jest bardzo zadowolony. Kolejny produkt to jest też Harry Tail Cosmetics Fluffy Color, nawilżający krem myjący do suchej i wrażliwej skóry głowy. Kto jest ze mną tutaj od dawna, wie, że przez flafiki w tubkach przeszliśmy hu 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 i jeszcze trochę z moim mężem. Naprawdę, to uwielbiał mój mąż zwłaszcza, ja też zresztą, tą wersję w tubce. Ta teraz z pompką niestety się bardzo mało pieniła, czy prawie wcale. Więc jesteśmy bardzo niezadowoleni. Mąż powiedział weto, nie chcę stosować, ja mam teraz drugi jeszcze do zużywania. Możliwe, że przekażę po prostu przyjaciółce, bo mnie też to drażni, że on się po prostu nie pieni. On dobrze myje, ale się nie pieni, a ja potrzebuję, żeby się pieniło. A mój mąż tym bardziej. Więc
No niestety nie mogę Wam teraz polecić tej nowej wersji, chyba że lubicie kosmetyki, które się nie pienią, to spoko. Natomiast no, nam to nie pasuje. Mówię, mam ten i jeszcze jeden, bo jest właśnie w użyciu, to ten drugi pewnie znajdzie nowy dom, już tutaj go nie przynosiłam. Heritage Wasabi skrab myjący, uwielbia mój mąż, ja również, chociaż mi jest ciężko potem wypukać dobrze te kuleczki żożoby. Nie jest to tani produkt, ale jest świetny. No mój mąż uwielbia, on ma problematyczną skórę głowy, więc systematycznie wraca do tego. Nie testowałam jeszcze w nowym opakowaniu. Mam nadzieję, że nie będzie tego samego co z Fluffikiem. Natomiast ten duży jak najbardziej polecam. Świetny produkt, no ulubieniec odkąd się pojawił właściwie. Kolejna piwonia, tak. Nie ma to jak kupić produkty o zapachu piwoni, mimo że się nie lubi piwoni, nie? Cała ja. Barwa naturalna, odżywka piwonia do włosów cienkich i maletowych, nadająca objętość przeciętna. Po prostu zwykła, przeciętna odżywka. Nie zrobiła szału, nie zrobiła mi krzywdy, troszkę czasem się puszyły włosy, ale no, ona nadaje objętość. Tak. Gena Active, maska z kolostrum do skóry, głowy i włosów, 250 ml. Wiem, że ona jest droga. Wiem. Ale jest boska. Naprawdę świetna maska do włosów. Byłam zachwycona. Chętnie wróciłabym ponownie, ale kieszeń boli, a mam dużo i tak innych kosmetyków do testów, ale jakby co, warta swojej ceny. Naprawdę włosy były tak błyszczące, miękkie. No rewelacja, po prostu rewelacja. No polecam serdecznie. Naprawdę świetny produkt. Jeszcze chyba produkcja nawet jest tak w Poznaniu. O, nawet u mnie lokalnie. Kolejna barwa naturalna, odżywka lniana do włosów przesuszonych i zniszczonych, wygładzająca. Bardzo fajnie działała. Ma morski zapach. Zapach taki właśnie morski, świeżego prania, ten klimat. Więc wiecie, jak bardzo nie cierpię tego zapachu, jeżeli jesteście tutaj ze mną od dawna. Więc mi tylko i wyłącznie pod względem zapachu nie pasowała, ale tak, bardzo dobra, taniutka odżywka. Medavita, oczywiście tutaj mam porozcinane, no to są większe pojemności. Pojawia się od wielu, wielu lat. Uwielbiam, to jest maska odświeżająca kolor, w kolorze takiej rubinowej czerwieni, super się sprawdza. Można nakładać solo, ja ją mieszam często z odżywką inną, po prostu wtedy starcza na dłużej. Polecam serdecznie, no moja ulubiona maska odświeżająca kolor, co tu dużo mówić. Jak jesteśmy przy maskach odświeżających kolor, to kolor Illuminate Red Abun. No nie, no nie. To jest iconic marka. No nie, zdecydowanie na nie szybko się wypłukała, totalnie, naprawdę tak ekspresowo. Kolor też był taki bardziej kasztanowy niż czerwony, więc no nie, absolutnie nie mogę jej polecić. Datura Afrika, olej marula, super do olejowania, byłam bardzo zadowolona, zużyłam, mogę polecić. Szklane opakowanie. Kolejna odżywka odświeżająca kolor. Deep Red Milkshake 200 ml, również też kolor mi nie odpowiadał, bo był właśnie taki też bardziej kasztanowy. Strasznie szybko się wypłukała, byłam bardzo niezadowolona, był naprawdę ekspresowo, więc też nie mogę polecić, zwłaszcza że cenowo wypada podobnie do Medavity, a tutaj dzień do nocy, nie? Efekt. Barwy Botaniki, maska odbudowująco-regenerująca do włosów zniszczonych. Super, naprawdę rewelacyjna odżywka, taniutka, 220 ml, byłam bardzo zadowolona, zapach też miała przyjemny z tego co pamiętam, taki kosmetyczny, typowy, ale naprawdę bardzo fajna, polecam serdecznie, świetny produkt. Mogę jak najbardziej polecić. Mydlarnia 4 szpaki, serum do włosów wysokoporowatych. To jest takie serum olejowe. Ja dosłownie pół pompki stosowałam na umyte już włosy, żeby je dociążyć, więc pamiętajcie, że ja mam bardzo dużo włosów i te końcówki u mnie są całkiem długie, no bo o, no powiedzmy, że na taką długość o, muszę tak wzięłam, stosowałam. Bardzo fajnie wygładzało mi to serum. Pamiętajcie, że to jest serum olejowe, więc to naprawdę minimalna ilość. Też zastosowałam sobie jej do olejowania włosów. Wtedy się sprawdziło też rewelacyjnie. Natomiast na właśnie już umyte włosy trzeba bardzo ostrożnie. Naprawdę minimalne ilości. Kropelka wystarczy, bo to jest bardzo gęste.
i no po prostu może Wam przeciążyć, tak? Też mi się zdarzyło, jak kiedyś dałam taką całą pipetkę, bo to odmierza się pipetką. O, proszę, jak dałam całą pipetkę, to po prostu było przeciążenie, nie? No w sumie tego już odkręciłam. Zapach taki rześki. Rześki, trochę bergamotka? Coś koło tego, coś gdzieś w trawie piszczy. Polecam. No i szklane opakowanie. Wcierka drożdżowa, drożdże piwne, barwa naturalna. Super. Malutkie opakowanie, no bo tutaj, to jest takie małe się wydaje, ale to jest 100 ml, więc całkiem sporo. Ma spryskiwacz, ja lubię bardzo spryskiwaczem. Wcierki świetna, pięknie pachnie, dobrze działa, byłam bardzo zadowolona. Chętnie bym wróciła ponownie. Mucho, przestań mi tu latać w kadrze. No i kolejna wcierka, tym razem Bionigri. Serum pobudzające włosy do wzrostu. Bardzo przyjemny, lekko słodkawy zapach. Szklane opakowanie. Pipetka, niektórzy lubią, jak się aplikuje takie wcierki pipetkami. Mnie trochę denerwowało. Było w porządku. Tak, nie zrobiło mi krzywdy. Było ok. Tutaj muszę tak przytrzymać. Mawawo. Maska do włosów, peptydy i lipidy. No jak widzicie, muszę przytrzymać, ponieważ spadła mi i się ułamała. Zaraz z tego, że to jest pompka Airless, no to tu już mi niewiele zostało, więc po prostu no, wyrzucę produkt, bo nie mam się jak do niego dostać, bo ten plastik jest strasznie gruby. Naprawdę, jak lubię Mawawo, to ta maska absolutnie mi nie podeszła. Włosy były sztywne, takie bez połysku, nie byłam zadowolona, naprawdę nie byłam zadowolona. No jak Mawawo bardzo lubię, no przecież ich maska do wysokoporów albo ich maska wygładzająca, rewelka, a tutaj absolutnie nie. Apis, maska wzmacniająca przeciw wypadaniu włosów, 88% składników pochodzenia naturalnego, bardzo fajna maska. Zapach był taki ziołowo-rześki. Niestety, co mnie denerwuje, tutaj niestety nie mnie zobaczycie, bo opakowanie jest białe, natomiast tu jest to oszukane dno, którego ja bardzo nie lubię. Natomiast maska działała super, byłam z niej zadowolona, chętnie bym wróciła ponownie, ale denerwuje mnie to, że tu jest oszukane opakowanie, wydaje się taka wielka, a tutaj jest 200 ml. Tu jest, zobaczcie, porównajcie sobie tej samej wysokości, o ile węższa, tu jest 250 ml, nie? To macie porównanie. Tu jest 220. No i ostatni produkt na dziś. To jest Ini Mini. Szampon nawilżający. Bardzo ładnie się pienił, przyjemnie pachniał. Mąż był zadowolony, bo on głównie go używał. Ja też oczywiście, ale on głównie, bo ja też zużywałam Shopika, który jest w użyciu. W porządku, naprawdę w porządku szampon. Byliśmy zadowoleni. Wygodna pompeczka. Jak najbardziej mogę polecić. Wszystko, tak, dzisiaj takie krótkie denko, bo stwierdziłam, że właśnie nie ma co zbierać tych kosmetyków, a jestem umalowana, no to skorzystam po prostu, że mam jeszcze chwilkę i stwierdziłam, że nagram dla Was ten odcinek. Jezu, co dzisiaj z tymi moimi włosami? Oh, nie lubię, jak nie wyjdzie włosing. Tak, kochani, to jest na dzisiaj wszystko. Dajcie mi znać koniecznie w komentarzach, czy chcecie na przykład, żebym przyszła do Was i opowiedziała na przykład o danym włosingu, co robiłam danego dnia i pokazała efekt, jaki jest po zastosowaniu danej pielęgnacji. Koniecznie mi dajcie znać w komentarzach, bo jedna widzka zaproponowała, że chciałaby coś takiego zobaczyć, więc dajcie znać, czy jesteście zainteresowani, bo ja niestety nie jestem w stanie, bo mam za małą łazienkę i zbyt ciemną, żeby zrobić Wam przebitki z tej łazienki. Natomiast mogę przynieść po prostu tutaj kosmetyki, powiedzieć co, w jakiej kolejności nakładałam, w jaki sposób. Może to Wam po prostu da tutaj jakiś pogląd. Dajcie mi znać, czy chcecie coś takiego w ogóle zobaczyć, tak? Kochani, tu Hisia z przyszłości. Dajcie mi też koniecznie znać, czy chcecie film z tym makijażem, bo nie wyszło tak, jak chciałam. Było parę, no po prostu niepowodzeń. I dajcie po prostu znać, czy chcecie zobaczyć taki film, gdzie nie poszło tak, jakbym chciała. Bo nie wiem, po prostu mam nagrany ten film, nie wiem, czy go wrzucać za 2 tygodnie. Czy chcecie go zobaczyć? Oczywiście, jeżeli nie macie pomysłu na komentarz, to wrzućcie mi po prostu jakąś emotkę. Jeżeli macie jakieś kosmetyki do polecenia, zwłaszcza polskie, to śmiało,
nie krępujcie się, wiecie, że uwielbiam testować nowe kosmetyki, zwłaszcza kosmetyki do włosów, jak widzicie, sporo tego zużywam. No ale ja też myję włosy tak co drugi dzień i też mam ciężką rękę do kosmetyków, tak? To niestety tak mam. Więc daję znać, że tak, dlatego są takie zużycia i oczywiście też, tak wspomniałam, zużywa te kosmetyki nie tylko ja, ale mój mąż również. To będzie wszystko na dziś. Jeżeli film Wam się podobał, to pamiętajcie o łapce w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, to zachęcam do wciśnięcia tego czerwonego przycisku. I trzymajcie się ciepło, ściskam Was mocno, dbajcie o siebie i do następnego. Pa, pa!